dzisiejszym challenge'u każdy item, który będziemy chcieli skraftować, będzie kompletnie losowy. Oznacza to, że zwykły kamienny kilok może być tak naprawdę diamentowym blokiem, endportalem lub nawet skrzynką z bastionu czy end city. Nie wierzę w to, jaki fuks! Czy uda nam się przejść Minecrafta z kompletnie losowymi craftingami? Tego nie wiem, ale wiem na pewno, że oprócz oglądania filmu do samego końca musicie pojawić się już jutro na moim głównym kanale na premierze rewanżu Manhunta, czyli kolejnego filmu z serii Tobiasz vs. 4 chłopców, która odbędzie się o 18:00 w ten piątek, godzinę przed startem naszego serwera ekipy Rapy, o którym już jutro dowiecie się nieco więcej, więc koniecznie zasubskrybujcie oba moje kanały, bo wiele osób wciąż tego nie robi i nawet nie wie, że mam dwa kanały, więc koniecznie subskrybujcie, a ja zapraszam was już do oglądania. Jestem. Pijam na se... Co? Czemu jest noc? Po pierwsze, czemu jest noc? A, bo wcześniej serwer został odpalony już. Ale czemu by się pojawiliśmy w ogóle praktycznie w wiosce? Dobra, czekajcie. Chodź, Mikol, stań na chwilę. Bo jestem ciekaw, czy coś się wydarzy. Czekaj. Fatalna wioska. A, oko ma czerwone. Przecież on miał od dawna oko czerwone. Ale jakieś inne. U mnie teraz inne. Co? Co? Nie, Mikol. Ja się patrzyłem na pierakę i się zastanawiałem, kurde, czy na pierak zacznie kogokolwiek bić, czy pierwszy raz tego. Ale spokojnie, zanim zaczniemy film i wypowiemy w ogóle, co się tutaj dzieje, to przywitajmy widzów po 3-tygodniowej przerwie u mnie na kanale. Siema, widzowie, siema. Patrzcie, patrzcie, mogę... Wygrał golem! Perła. Perła! Perła! Teraz możecie oglądać mnie od tego filmu oraz już na kolejnych w lepszej jakości. Ale i tak jest totalna ciemność, więc w sumie to i tak czy siak niczego nie widzicie. Dobra, chodźmy. Żadne tulsiki, możemy iść po drewno, ponieważ dzisiaj gramy randomizera, ale craftingowego i zobaczymy, czy w jaki sposób to wszystko będzie działać i tak dalej. Czy ja coś jeszcze chciałem powiedzieć po takiej przerwie, czekajcie? Aha, widzowie, teraz będą częściej filmy, więc spokojnie i no wyczekujcie końca roku, to zobaczycie, że filmy będą nieco częściej niż te 3 tygodnie, zobaczycie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a my chyba możemy zaczynać. Chodźcie na razie o tych... Ja już i dobra, czekajcie, ja klasnę i będzie, i będziemy stać mniej więcej w tym samym miejscu, ale będzie już dzień. Dobra, już mamy dzionek, oczywiście wpisaliśmy komentę, nie poszli. O, mam łóżko w eku, nieważne. I ogólnie dzisiaj specjalnie was wziąłem na film, ponieważ ulubionym, jednym z ulubionych trybów na pieraka był randomizer UHC, więc to będzie taki troszeczkę inny randomizer, zobaczymy, zaraz przetestujemy też. Widziałem ten filmik za granicą parę miesięcy temu i strasznie mi się fajnie oglądało, więc postanowiłem, że też to nagram. A z Mikolcem kiedyś duo na randomizerze graliśmy ostro, więc takie stare czasy. Tylko dzisiaj będziemy robić niesamowitą rzecz i przechodzić Minecraft, tak to by się tego spodziewał, co Mikols? Tak, nikt się tego nie spodziewał, myślę, po wejściu na ten film. Ja przetestuję pierwszą rzecz, czyli po prostu przeciągnę drewno, zobaczymy, czy w ogóle działa to w eku, bo ja nie pamiętam, dawno to oglądałem, uwaga. Nie, okej, okay, chyba trzeba w craftingu po prostu. Kładę crafting i uwaga, powinien pojawić się cukier i... Pojawił się cukier! Widzimy się po cięciu! Dobra, widzowie, jesteśmy po krótkiej przerwie, dla was to była sekunda i jak widzicie, jak dam sobie tutaj trzcinę, to mam brick walla w ogóle, czyli totalnie useless. I wiecie co? Zróbmy, żeby było uczciwie, bo teoretycznie tego craftingu nie powinniśmy mieć z racji, że tego. Tak samo desek, dlatego szybkie cięcie. No a teraz dzisiaj mamy ani desek, ani craftingu i teraz możemy od początku zacząć, więc zbieram drewno i teraz zobaczymy, co z drewna właśnie. W ogóle czy działa w eku, czy nie, bo przed chwilą w ogóle nie działało, a teraz może nawet w tym... Tak, działa! Ja coś się zamieniło. Co to jest? Czy ty sprawdziłeś to na pierak? Tak, sprawdziłem. Zbierz sobie Mikol z drewna. Za pierakiem i Mikolsem nagrywamy i mamy burz, ale mam przynajmniej patyki, chociaż w sumie z patyki tak samo możemy ogarnąć sobie z pustyni, no nie, więc to nam nic nie daje, bo jest to randomizer tylko i wyłącznie na craftowanie, to nie jest randomizer na rozwalanie bloków, nie? Ty to bez drewna, serio, jakby w ogóle ciężko jest cokolwiek wymyśleć. Ej, ale my nawet jedynie sobie nie skraftujemy przecież. Pójdźmy do wioski, może coś będzie w sumie. Czekaj Tobiasz, czekaj Tobiasz, jak był już burz na tym odcinku, to może czas na mleczyki? I przecież kwiatki możemy przerabiać, faktycznie. Dobra, to niech każdy spróbuje inny jeden, wariant kwiatka. Dobra, to, a jest ten, jest czosnek. Ja biorę mleczyk, tu jest czosnek. Ale ja mówię czosnek. Na to czosnek, to nie jest czosnek, ale ja mówię na to czosnek. Dobra, to ty weź popyna. Ja mam popyna. Dobra, 3, 4. Oha, to wyrzućcie na wprost. Masz drewno? Ale tu inne drewno po prostu. Ej, dobra, to Tobiasz przetestuj. Mam drewno przetestować, dobra, uwaga. Aha. Nie zamienia się w drewno. Co? Napierak, znaczy, ja się zastanawiam, tak mogę zrobić. Co? Napierak, masz. Stać jest! Tylko wiecie, co jest najgorsze? Że to nam nic nie daje. Ponieważ jak to przerobisz, to jest jajko kurczaka. Nie!
Serio? Będziemy mieć skończone jedzonko. Mogę przetestować teraz sandstone? Cztery piachu? Ej, bez kitu, mądre. No pierak ogarnia. Wiedziałem, żeby jak wezmę na pieraka do tego odcinka, to na pierak nam przejdzie tą grę, bo to może nie być taki łatwy challenge, to nie? Testuję? A, scam. Co to jest? Blok? Jakiś kwarc? O dobra, Sianko, chłopaki! Dobra, to wszyscy zobaczymy w tym samym czasie, uwaga. Dobra. Okej, kolejny rodzaj drewna, a drewno? Magma Cube, serio? Nie, Klucio! Ale mam jedzonko, panowie, mam jedzonko na spokojnie, dobra. Ja bym nie szedł w ogóle w pustynię, tylko w... Też tak sądzę. Tak, wydaje mi się, że więcej możemy znaleźć. Ja biorę niebieski kwiatek, bo nie będziemy też się... Hej, mam ziemniaka i to są ziemniaki jak coś. O kurde, jedzenie. Testuję glinę. O kurde. Ej, wiecie co? Teoretycznie mogliśmy wziąć w sumie te łóżka, bo z łóżkami też może być ciężko. Albo dobra, jolo, mam nadzieję, że nie zginiemy na pierak, nie zabije nas tylko. Proszę. Tu jest inny kwiatek, sprawdzam go, okej? Okay? Dobra. Ej, nie, ktoś go miał, patrz, to jest znowu to samo drewno. A, ta. Nie, to na pierak chyba teraz. Ej, no. Jest niebieski orchidea, mogę testować? Tak. Co daje? O. I to już dwa moby. W ogóle trzy moby, kurczak, magma i ten, i teraz lisek. Ej, dobra, ale szczerze, tutaj... mówiąc szczerze, możemy się tak trochę porozdzielać i jakby po prostu popróbować sobie solo, jak ktoś znajdzie coś takiego jakby mocno zmieniającego grę, no to wtedy po prostu się podzielimy. Tym, nie? Ej, ale mówiąc szczerze, mi się wydawało, że to będzie, jakby początek będzie bardzo prosty, a się okazuje, że jeżeli nie trafimy jakiegoś dobrego craftingu, to serio będzie mega ciężko. O, mam wiadro, mam wiadro! Tak, czego? Bo dwa dirta i dwa gravlu i tworzysz taki blok, nie pamiętam, jak on się nazywał, i dostajesz wiadro. Jest taki crafting? Wiecie, co ja znalazłem? Co, wiocha? Wieże pillagerów. Nie, idź tam. Dobra, uwaga. Kurde, ja już się, ej, mam ogólnie drewno, ale ja się ucieszyłem z tego drewna, no ale ja wiem o tym, że tego na deski nie przerobię najprawdopodobniej. Dobra, uwaga. Smooth stone? Serio? A tak mogę, nie, tak tego nic nie zrobię totalnie. Ale useless, ja pierniczę. Nie, no my musimy mieć chyba crafting z jakiejś wioski, no musimy poszukać wioski czy coś. O, siema na pierak w ogóle. Mam flower forest i mam nowe rodzaje kwiatków. Aha! Znalazłem wioskę, zaraz wam podam kordy, ale w jakim miejscu w ogóle? Co to jest? I chciałem sobie pobiec totalnie w góry tak losowo i znalazłem wioskę na górach, rozumiecie to? Dobra, niech to będzie game changer, bo na razie w ogóle się okazuje, że ten challenge jest praktycznie niemożliwy. A musimy przejść jeszcze grę w ogóle, nie? Ej, dobra, nie ma tu craftingu chyba. Dobra, ej, mam kolejny rodzaj drewna, zobaczymy. I kolejne inne kwiatki, dobra, jak to niczego nie da, to ten challenge jest niemożliwy praktycznie. Ej, możemy przecież drewno, w wioskach jest deski, możemy deski rozwalać i zobaczyć i craftować z desek przecież. O Jezu, Mikols, pięknie. Co? Jak są deski? No deski są, no w podłodze, w domkach są deski. No i na ścianach, 200 IQ, Mikols. Dobra, jestem, nic nie przebiegłem. Ej, mamy przecież emeraldy, możemy handlować z tymi ziomeczkami. A faktycznie, ale też o tym myślałem, tylko że musisz mu zrobić pracę najpierw. A nie, ale przecież co z pracą już? Pracę. Wystarczy o to zebrać i mamy milion emeraldów. Dobra, poproszę deseczki. Craftingu, nie? Ja mam sam testować? No, testy. Dobra, to albo game changer, albo nie game changer, uwaga. Crafting to... Dobra, pół płytka. Nie wierzę w to. Co? Co? Jaka to płytka była? Chyba leczenie, albo nie wiem. To jest płytka bez efektu. Nie działa. No i przycisk, nie, no to musi być jakiś game changer. A jeszcze patyki będą, dobra. Przycisk. Proszę, jak on udaje, to jest trollem takim. Uwaga! Crafting, proszę, crafting. Ej, Tobiasz, jeszcze loom możesz skraftować. Wiesz co to loom? Ej! Co jest? O kurde! Ja nie ogarnąłem i ja otwieram ten crafting, a mi się pojawia miliony craftingów. Ej, nie, to jest zwycięstwo tego filmu, co to było? Crafting, proszę, crafting. Ej, Tobiasz, jeszcze loom możesz skraftować. Wiesz co to loom? Dobra, Mikol, zaczynamy zabawę. Czaję, że z patyku, jak się robi patyki, tylko się sterowałem z gravlem? Serio? Ej, ale dobra, mi to wyszło i ty się tak na mnie patrzysz, stoi obok ciebie crafting i nic. Ja myślałem, że ty mnie trolujesz, wiesz? Nie, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Mam piramidę. No dobra, to przychodź z lutem, bo my tu mamy najważniejszy item w grze. Lecisz z itemami. Dobra, po kolei, tryhard. Najpierw buty są słabe, nie, to jest ten, trapdoor. Nie używam. Spodnie, przez chwilę mi się pojawiło te... Ale teraz zniknął, nie wiem czemu coś się popsuło, ale i tak bym tego nie użył.
Okej, jak coś, to skórzana klata to jest diament. O kurde. Ej, dobra, to zaraz, Trzeba te kwiatki, to są pomarańczowy barwnik, jak coś, pomarańczowy barwnik. Ale ja jeszcze częstuję. Co? Ej, czujcie, że z pszenicy robi się upieczone steki zamiast chleba? A to nawet lepiej. Chleb jest ten, gorszy niż upieczony stek, zarobiliście. A hajbal? Siodło. No też tak sobie w sumie. Dobra, zrobię duże jedzonka. Dobra, testuję wędkę. Ja tutaj, ja panowie, wędka nie działa, nie wiem czemu też. Dobra, co można jeszcze? Dobra, mogę każdego rodzaju tulsy zrobić, bo ja mam trochę kobla, ale niestety tulsów już zrobić nie mogę niestety, bo przecież będą inne też rzeczy. Miecz to nici w ogóle. Dobra, siekierka. Siekierka też nie pokazuje. Sprawdziłem siekierkę, siekierka nie działała, ale teraz Dobra! Możemy w taki sposób zaczynać grać. Dobra. Ja nie mam jedzonka, rzucić mi coś. Kamienna motyka to jest netherite'owy kilo. Kilo? Co? Netherite'owy, no. Dobra, to masz kilo tak samo, chodź. Nichols. Dobra, zrobię dwie klaty, dwa diamenty. Emeraldy to biblioteczka, diamentowy miecz to minecart z TNT. Łopata diamentowa to jest łóżko. A motyka też słabe, dobra. A, kamienny kilo to jest blok żelaza. A to nieskończoność żelaza, jeżeli będzie mieć patyki. No, ale blok żelaza przecież. O, i dobra, słuchajcie, to jest bardzo ważny crafting. Z trzech kobla mamy sztabkę złota. Patrz, zrób piecyk. To nagle eye offender czy coś. Nie, mamy, ale fajne. Dobra, czyli mamy nieskończoność diamentów i złota. Czy ty nie, no wykopać normalnie, bo ta, normalnie. Nice. Diamentowa siekiera useless, to useless. To są łóżka, możemy 22 łóżka skraftować, no ale. Łopata diamentowa, to są łóżka jak coś. Dobra, asety. Uwaga. A, diamentowa klata to chainowe spodnie. Dobra, zrobię sobie jedne dla flexu, bo było mnie stać. A jeszcze diamentowy blok możemy. Oho. Co? Oho, panowie, mamy pewien game changer. Z diamentowego bloku, czyli musimy farmić diamenty, bo z diamentowego bloku dostałem bastion chesta. Serio? Co? Czekaj, diamenty dobre są. Ale czekajcie, zobaczmy jak działa. Muszę postawić, uwaga. Tu przecież może tyle itemów tam wypuścić. Tak, dobra, uwaga. Oho. Tylko czy, okej, ale dobra, totalnie broken, tylko czy nam, nie daje nam to dużo do craftowania, ale mogą nam na przykład, wiecie, złoto wypadać i tak dalej, tulsy, wszystko. Ej, dobra, to jest OP. Ja robię kolejnego bastion chesta, sprawdzamy, chcesz chodź, Migor, uwaga. Nie teraj to. Ale możemy złote... na motyk. Do, masz tego, masz swoje ulubione napierak. Mamy dużo żelaza. Ej, dobra, to jest game changer. Mamy tu na tulsy złote, na tulsy żelazne, na wiaderko. Mnóstwo z żelaza można rzeczy robić. Dobra, to ja testuję po prostu. Dobra, ja testuję wszystkie żelazne tulsy. Żelazny kilo w te perły. Ej, ale nie zrobimy z tego eye offender. A! I to musimy chyba trafić eye offender czy coś. Ej, dobra, to jest przewalone w takim razie. Ale to jeszcze mam inne craftingi przed sobą. Dobra, panowie, no coś pięknego! Co? Jezu. Skąd to masz? No, a nie, rzuć! O co chodzi? Oho! O co chodzi? Dobra, mamy Eye of Ender, ale dobra. Bloki złota to jest Eye of Ender. Znaczy nie, z bloków złota na tego, na z powrotem na ten. A skąd masz bloki złota? To jest bastion chesto. Dobra, czyli musimy bastion chesty totalnie farmić, czyli mamy Eye of Ender. A wiecie co ja mam jeszcze? Ale czekajcie, jeszcze przestuję najpierw resztę. To nie. To są perły zwykłe. Dobra, czyli to w takim razie ciśniemy. Dobra, tutaj macie te skrzynki i teraz kolejny bastion chest. Co? End City Chest, to jest żelazna motyka. Ej, dobra, no i teraz zaczyna się ciekawie. Ej, nie, jestem w szoku. Napieraczku. No? A zrób nożyczki. Robię nożyczki. O nie, tak? nie. Mamy motyki. Ej, ale to możemy sobie tymi motykami szybko to osianko nie ma tego osianka. Kto zebrał osianko? Ej, dobra, chłopaki. Chłopaki, a co powiecie na to? Na co? Co? Ty to masz? Ej, skąd masz obsydian? Z granitu, mam 28 obsydianu przy sobie. No pierak w ogóle, weź tu wejdź. Czemu? No nie wiem, dawaj. Nie! Ja myślałem, że takie małe się pojawią, to takie giga. Dobra, to ja postawię już NCT chesta kole... Nie wierzę w to, jaki fuks. Looting 3 i... i 4-3 i co to są? To był najlepszy NCT chest, jaki w życiu widziałem. Dobra, ja robię dwa bastion chesty, boom. Okej, okay. By the way, możemy sobie robić netherite'owe sety. Ale musimy smithing. Masz smithing! Dzień dobry! Dobra, ale ej dobra, teraz stójcie przy mnie, będą takie openingi. Dobra, bastion chest?
ile zło, ile żelaza! Dobra, nieskończoność NCT chestów. Bastion chest. Aha! Notch! I kolejne żelazo. No i teraz tak, NCT. No to takie słabe NCT. Na 4-3. A diamenty na kolejne te Bastion chesty, dobra. Okej, okay, kolejny. Okej, okay, średnio. Dobra, kolejny Bastion chest. Jezu, ile żelaza. Dobra. Tak, tutaj z tego mam NCT chesta kolejnego, którego niestety niczego nie ma fajnego. Ja mam lepszy żelazny set niż rzeczy diamentowe, które dostajemy. Dobra, wbijamy, lecimy. Uwaga. Co? Nie! Nie wierzę w to. To nie jest speedrun, naprawdę. Mamy ten basynik koło siebie. Dobra, ja mogę się wbić do tego bastionu tak naprawdę, bo ja mam nocza, więc nie zginę. Tutaj złote marchewki, jedzonko fest, zarąbiście. I jest kusza! Dwie kusze są, no nice. Mamy to. Dobra, chyba do fortecy nawet nie ma co iść i wracamy się, nie? No nie, tylko ja muszę złoto poszukać, bo na razie mam tylko 4 te perły, nie? Ho napierak. Tylko mnie teraz pigliny chase'ują, bo walnęłem TNT, żeby bloki zdobyć. Znalazłem tą fortecę! I co, gdzie się spotykamy? Pod portalem naszym. Co ty robisz? O nie, dobra, nie zadziałało. Nie chcę cię zabić, bo jeszcze masz low'a, ale chciałem ci pokazać tego, swój miecz z knockbackiem. Dobra, mam 10 Eye Offender, to ja solo tutaj jedną cyknę, okej, w tą stronę. I tutaj, dobra, dobra, zaraz ją podniosę. O, dobra, jesteśmy. I teraz, a to było plus plus? Tak. Masz łuczniku, połowę. Dzięki. Dobra, YOLO. A nie, nie mam fajerki! O! Czyjesz? O! Aha. A co ty do tej pulki cyknąłeś? Zrobiłem klocek, o klocka, o ściankę, o tam, na dole. O, czekaj, w ogóle, ej, to jest na fajnych kordach ten portal. Patrz, on jest do dokończenia, czekaj. Imagine jakby nagle w Strongholdzie, to by było niesamowite, ale... O, ja chcę zobaczyć skrzynkę. I patrz! Co? Szarpnę z pięć na napieraka. Znaczy, na co? Ej, nie, serio, jest do dokończenia? Dobra, to chodźmy po prostu. Nie no, lecimy no. A tu w Stronghold, ej, ej, czekaj, rozejrzyjcie się tu, jakby tu był Stronghold, ale by mnie ciary przeszły. A bo to jest Y70. No zobaczymy na górze, a tu blind, nie wiem, 100 kratek. Ej, tu jest ocean. A jesteśmy, no, no jesteśmy tu. Cyknę perłę tam i zobaczę, czy w tą stronę, o Jezu, za daleko, też ją cyknę, dobra? Aha. Blisko? Nie no, bez jaj, to jest żart jakiś. Czekajcie chwilę. Tam się wykopaliście, to tam strzelę strzałę, tu się wykopaliśmy, no nie? Czekajcie, 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 czekajcie. Nie! Ten chunk. Nie, to się nie dzieje! Ej, nie, czekaj. Ej, to jest ten chunk! Serio? Od tamtego portalu? Blind 30 kratek! Nie! Ej, nie, serio. Ja pierdzielę, co? Na napierach się pcha. Dobra, kto pierwszy? Au! Ej, on ma killów lepszy, to się nie dzieje. Ale... Dobra, wskakuję do niego, będzie remis. Blokuj go, blokuj go! Dobra. Pierwszy, a ja, dobra. Dobra, kto pierwszy znajdzie portal room? Ej, znalazłem! Dobra. Ty wiesz, że nie zwróciłeś uwagi, a to był spawner kurczaczków? Dobra, szybkie te wieże. Oho. Perczuję, a nie, on to rozwali. Nie rozwalił. Nie, nie rozwalił. Serio nie rozwalił tego? Dobra, git. Dobra, pyk. Ej. Jest na ostatnie łóżko teraz, nie? Zleciał. Nie, to perch? Poczekajcie, czekajcie. Nie siadło. Dobra. Nie. I my. Dobra. Yes, siadło. Się. Ale zrobiłem to. Ja pierdolę. Nie, co ja zrobiłem? Czemu zniknęło to łóżko? Jezu, na pieraka chciałem zabić. Centralnie obok bastionu, w tą stronę tutaj jest forteca, a idąc do fortecy, tak? Nie, czekaj, nie idąc do fortecy, tylko na kordach plus plus, aha, to w drugą stronę akurat. Akurat w tą stronę, no to nie był aż tak chyba dobry sit, ale portal był wręcz niesamowity. Centralnie obok bastionu był portal, który był do dokończenia i był idealnie obsydian, żeby dokończyć i ja sprawdzam napierak. Uwaga, dobra, dobra. Uwaga, locate, stronghold, 63 kratki, 63 no. Bloki. O nie, odpatrzcie ile od portal roomu! Portal roomu jest idealnie, kopuje się centralnie pod siebie pod portalem i mam strongholda bibliotekę. 63 bloki.